Radio Kraków. Wcześniej, wcześniej pranie to, to, to była Wielka Balia, potem, potem pojawiło I wielkie się Wielkie Pranie. Tam, tak, i Wielkie Pranie, coś takiego jak Tara, gdzie można było to trzeć. A ponieważ nie było, nie było chemii, no pierwsze, pierwsze rzeczy, które można nazwać chemią, to było zwykłe, proste, szare mydło, które które tam się troszeczkę pieniło i troszeczkę tego brudu, brudu ściągało z prania, natomiast no generalnie im dłużej tarto w tej wodzie, tym, tym to pranie mogło być bardziej czyste. Oczywiście nie, nie, nie było nigdy aż tak czyste jak dzisiaj. No, niestety, żeby uzyskać biel białą albo jeszcze bielszą, no to na przykład białe rzeczy typu firanki, typu, typu poszwy, pościel, to trzeba było gotować, więc no stały takie wielkie garny, garnki na, na kuchni i to tak gdzieś godzinę, dwie trzeba, trzeba, trzeba było to bulgotać. A liśniki miały też podłogi? Podłogi tak, musiały liśnić. No, na podłodze był przede wszystkim dywan, ten dywan był Dawniej, właściwie, wielkości prawie że całego pokoju, w związku z tym, wyczyszczenie tego dywanu to, 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 to było wielki problem. To były raz na czas trzepanie na zewnątrz, a na co dzień niewielką ryżową ryżową miotełką trzeba to było wszystko zmiatać. No, dziś mamy odkurzacz, rzecz, bez której sobie trudno wyobrazić codzienne życie i sprzątanie. A warto przypomnieć, że pierwsze odkurzacze. To był wynalazek w Wielkiej Brytanii, podobnież jak spalarnia śmieci, czyli można powiedzieć, że Brytyjczycy jednak mieli ten taki ciąg do, do sprzątania. Ale było to urządzenie potworne, bo to był na wozie ciągnionym przez konia jakaś wielka skrzynia z silnikiem spalinowym, do której były podłączone długie rury. Ten koń podjeżdżał pod kamienicy, te rury wprowadzono do mieszkania przez okno. I wtedy wysysano. To się absolutnie nie przyjęło, bo skomplikowane, drogie i hałaśliwe. Natomiast pierwszy przenośny odkurzacz, mówię przenośny, ale trzeba pamiętać, że ten pierwszy odkurzacz ważył około 20 kg, wtedy go w Stanach Tak, więc on był ledwo przenośny. Natomiast tak na dobrą sprawę, bo te urządzenia były bardzo drogie i, i niewiele ludzi było na to stać. tak na dobrą sprawę, odkurzacze takie, jakie znamy dzisiaj, rozpowszechniły się dopiero po II wojnie światowej.